Co mają profesjonaliści, czego nie masz ty? To fretrap. W dużym skrócie zapobiega on niechcianym przydźwiękom, które wydobywają się, kiedy gramy. Czyli przypadkowe uderzenia strun, dotknięcia, zawczesne puszczenie lewą ręką. Używany jest głównie w studiach nagraniowych. Dzięki niemu gitarzyści mogą osiągnąć czysty dźwięk bez żadnych zbędnych artefaktów. Niektórzy używają ich także na żywo, jak na przykład Matt Heafy z zespołu Trivium. I wygląda na to, że dla niego sprawdzają się nawet na scenie. Dlaczego ja uważam, że na scenie nie mają miejsca? Są ograniczające, jeżeli chodzi o flażolety. Niestety nie zagracie ich, mając założony fretrap. Jeżeli w twoim utworze występują właśnie flażolety, zagranie na żywo z założonym fretrapem będzie niemożliwe. Przez co granie trudniejszych fragmentów czasami staje się wręcz niemożliwe. Nawet wspomniany przeze mnie już wcześniej Tim Henson przyznaje, że na żywo nie gra tak jak na nagraniach. Na nagraniu robię slajd z 9 na 10 próg, ale na żywo nie robię tego, bo to jest za trudne i wolę tego nie robić. Być może nie jesteście tego świadomi, ale przy nagrywaniu utworu to nie jest one take. To nie jest tak, że gitarzysta wchodzi do studia, gra całą piosenkę od A do Z bezbłędnie i wychodzi. Nie, to są miliony cięć, ponawianych prób i klejenie drobnych kawałków utworu. Zagranie tego na żywo idealnie wymaga bardzo, bardzo dużo ciężkiej pracy. Dlatego niektórzy artyści bardzo długo nie grają koncertów na żywo po wypuszczeniu swoich płyt. Dodatkowo fretrap nie tylko może pozwolić nam pozbyć się niechcianych przydźwięków podczas gry zwykłej, ale także może pomóc pozbyć się dźwięków wydawanych przez struny za siodełkiem. Być może nie słyszycie tego, kiedy gracie, ale one tam są i w nagraniu te harmoniczne wyjdą. Założenie fretrapa w ten sposób pozwoli wam uniknąć tych harmonicznych i wciąż będziecie mogli grać flażolety. Jak dla mnie win-win. Są także niezwykle pomocne przy tappingu. Całkowicie eliminują przypadkowe dotknięcia pozostałych strun. Wystarczy założyć to cudeńko i brzmicie jak gitarowy Bóg. Jednak zanim polecicie do sklepu... Nie. Poczekaj. Dzień dobry, poproszę fretrap. Ależ oczywiście, jaki rozmiar? Jak wspominałem, zanim polecicie do sklepu, warto wiedzieć parę rzeczy. Na przykład to, że fretrapy mają swoje rozmiary. Z reguły 3, czasami 4, S, M, L. S-ki sprawdzą się do klasycznych 6-strunowych gitar elektrycznych i 4-strunowych basów. M-ki do 6-7-strunowych gitar elektrycznych oraz 5-strunowych basów, także do gitar klasycznych. Natomiast L-ki do 6-strunowych basów i jeszcze większych gryfów. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest oszukiwanie, jednak uważam, że najczystsze nagranie jest najważniejsze. Jeżeli macie narzędzie, które może wam pomóc zagrać coś idealnie, kiedy czas studia jest bardzo drogi, kiedy nagrywacie płytę, myślę, że warto z takiego narzędzia skorzystać. Dodatkowo może okazać się, że macie już fretrap w swoim domu. Jeżeli macie dziewczynę lub sami jesteście dziewczyną. Gumka do włosów. Tak zwane scrunchie. Wystarczy, że naciągniecie to na gryf w okolicy pierwszego, drugiego progu i działa dokładnie tak samo. Dając łapkę w górę na tym filmie bardzo mi pomożesz, bo w ten sposób zwiększają się moje zasięgi i po prostu mogę trafić do większej liczby odbiorców. Jeżeli cokolwiek z tego filmu uznajesz za przydatne, zasubskrybuj mój kanał po więcej filmów takich jak ten, ale nie tylko, na kanale mamy również inne fajne rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, czy myślicie o zakupie fretrapa, a może macie już fretrap i czy z niego korzystacie. Jeżeli tak, to jak? Czy w studio, czy na żywo? Bardzo wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Hej!